Dziś przyjrzymy się cenie miedzi. Miedź, która w ostatnim czasie bardzo mocno rosła, a sprzyjały temu trzy czynniki. Pierwszy to oczywiście Chile i zamykanie kopalń w obawie o rozprzestrzenianie się pandemii, choć zapasy surowca w Chile sięgały 5,5 miliona ton. Cena i tak rosła w obawie o stronę podażową rynku. Drugim czynnikiem to zapowiedź prezydenta Bidena od odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii w stronę zielonej energii, i to miedź będzie kluczowym surowcem w transformacji energetycznej gospodarek, nie tylko amerykańskich, ale i globalnych gospodarek. No i trzeci czynnik, słabość dolara. Pierwszy czynnik ustał, dwa pozostałe ciągle jeszcze są w grze. To też miedź przy tych sprzyjających okolicznościach wywindowała została na historyczne szczyty 480, blisko 8 dolarów za 100 funtów. Po czym w tym miesiącu robi bardzo ładną korektę. Czy to jest koniec korekty prostej ABC i z poziomów 440,50 i 444,50 to jest ta szara strefa. Zobaczymy kolejny impuls wzrostowy, czy niekoniecznie musi to być już korekta ABC prosta, a pogłębienie spadku w stronę testu szczytów na 434 dolary. Najbliższy czas przyniesie odpowiedź na to pytanie. Jeżeli ten poziom wsparcia, bardzo ważny z punktu widzenia dziennego, wytrzyma, można się spodziewać powrotu w stronę 460 oraz szczytu 476 dolarów. Natomiast na wykresie miesięcznym rysuje nam się coś niebezpiecznego z punktu widzenia techniki. Początkowe wzrosty w maju spotkały się w ostatnich dwóch tygodniach z bardzo silną presją podażową i cena spadła, malując nam formację spadającej gwiazdy, która realizując się w przyszłym miesiącu może doprowadzić do testu 420 i 395 dolarów. Tak duży spadek miedzi w ramach korekty dwumiesięcznej jest możliwy, jednak musimy spokojnie, cierpliwie poczekać, bo do końca miesiąca został tydzień i ta świeczka może z powrotem wymalować kolejną marubozu i pchać się będziemy na nowe historyczne szczyty. Zatem przed nami bardzo gorący i ciekawy okres. Dwa tygodnie spadków, poziom dzienny testowany. Dzisiaj rozpoczynamy handel na poziomie zamknięcia ubiegłego tygodnia. I tutaj, jeżeli przecena miałaby nastąpić, to do testu szczytu rozbitego jedną świecą jeszcze nie testowany. Jest to poziom 335 dolarów. Jest to pierwszy target dla sprzedających. Zatem powtarzam, przed nami rysuje się bardzo ciekawy okres na rynku miedzi, a co za tym idzie, pewnie i akcji spółki KGHM.